Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dawn of Man. Ostatnio rozwój poszedł bardzo szybko naprzód, rozrosła nam się osada, mamy także dużo zwierząt. Widzę, pobudowali już nam te wszystkie sledzie, tak zwane ich 27. Myślę, że możemy jeszcze 3 spokojnie dostawić do 35 osadników. Będzie jakby ich nie miało, ale oni tak wszyscy naraz chyba z nich nigdy nie korzystają. Mamy już krowy, mamy 3 krowy w tej chwili. Chciałbym ich złapać oczywiście więcej, więc jak gdzieś tutaj w pobliżu się tylko pojawią, no to te krowy na pewno tutaj upolujemy. Mamy osły i mamy tradera. My osłów jeszcze hodować nie możemy, nie mamy tutaj technologii wozów odblokowanej, ale to nie szkodzi. Zobaczmy, co ma dla nas trader. On ma dla nas technologię i ma dla nas krowy. 150 za krowę. No nie, no to zdecydowanie nie będziemy kupować krowy, no bo nas po prostu na to nie stać w tym momencie, chociaż wiecie co, ja odblokuję tą technologię, ponieważ teraz punkty nauki zdobywa się raczej ciężko, to chciałbym tą technologię szybko odblokować. Kuper, myślę, że nie, myślę, że tego nie będziemy tutaj, także tych harpunów za 350, aż nie miał kosztować 250, ale ma dużą prowizję. No dobra, to kupmy za 350. Powiedzmy, co my tu jeszcze możemy sprzedać? Linen. Nie, wool outfit za 5. Okej, sprzedajmy mu chociaż może tych wełniastych niekoniecznie, bardziej chyba te linen outfit. Chociaż tych mamy więcej. Aha, bo jest lato i oni nie używają. To by wiele wyjaśniało. Okej, zróbmy to w ten sposób. Ja na razie nic więcej nie potrzebuję. Chociaż mogę kupić te skóry. Na razie skór nam nie brakuje. Zobaczcie, mam ich w sporym nadmiarze. Wyprodukujmy tutaj więcej tego i zobaczmy, jak wyglądają nasze limity produkcyjne ubrań. Okej, okay, jest bardzo w porządku, mamy 51, 55, także sporo więcej niż mieszkańców. Tutaj się nie musimy o to martwić. No i mamy hodowlę, to jest sadownictwo, o tak to można by przetłumaczyć. Gruszki, sherry, czesnat, serwis. Problem jest taki, że te owoce mają bardzo krótki termin przydatności, a więc no są raczej nieopłacalne w hodowli właśnie z tego powodu, że one się szybko psują, ale myślę, że taki malutki sad gdzieś byśmy mogli umieścić i to odciążyłoby nieco, chociaż zobaczcie, ile mamy mięsa i ziarna, no ziarna akurat może nie za dużo i tej trawy, ale myślę, że sadownictwo jakby nie wymaga jakiejś dużej ilości ludzi do pracy. Także myślę, że on po prostu tutaj, powiedzmy, jeden człowiek sobie z tym spokojnie poradzi. Nie jest to tak jak praca w polu wymagające, jeżeli chodzi o siłę roboczą. Tutaj mamy tych osłów mnóstwo. Z ziarnem stoimy tak średnio, szczerze mówiąc. Aha, ponieważ dopiero są zbiory, więc stoimy bardzo dobrze, można by powiedzieć, skoro przez od poprzednich zbiorów zostało tyle zapasu. Granary, okej, mamy. Powoli zapełniają nam się magazyny, z tego co widzę, tak. My już nie mamy miejsca w magazynach, praktycznie gdzieś tam pojedyncze jakieś miejsca są, to jest zdecydowanie za mało. No i mamy to granary tutaj, ono także jest prawie pełne i widzę, że nie mamy, a mamy tu drugi magazyn, dobra, to jeszcze nie jest pełne. Ale także niedługo trzeba będzie myśleć, aby zbudować kolejne. Chciałem postawić tu kolejny magazyn, ale widzę, że on się z jakiegoś powodu nie mieści. Musiałbym go zrobić tak. Myślę, że to nie będzie głupie, aby go w ten sposób tutaj postawić. Oni chyba tamtędy będą mogli przejść. Chyba, że zrobię to w ten sposób. Tak, zrobię to w ten sposób. Wtedy i tu będą mogli sobie ładnie przechodzić. Dobra, pobudowali nam tutaj te wieże strażnicze. Widziałem, że pojawiło się workload is too high, także są zbyt obciążeni pracą nasi osadnicy. I co oni tu? Aha, bo to jest flax. A tutaj po prostu owoce z tego będą. No okej, okay, dobra, to niech oni to robią. Może się to dla nas okazać bardzo przydatne. Sledże się popsuły, także musimy tutaj kolejne Z2 dostawić. Jeżeli faktycznie mamy przeciążenie pracą, to musimy prestiż 168. Musimy się zastanowić nad budą kolejnych domów, ale ja widzę, że jak gdyby nie osiągnęliśmy maksymalnej pojemności osady na ten moment i jest to po prostu zbędne. Łuki. Możemy robić łuki tutaj.
Możemy robić wędki tutaj i możemy robić śledzie tutaj. Okej, zobaczcie. I ustawmy powiedzmy na 75, na 100% te śledzie, aby dla każdego mieszkańca były łuki. Ustawmy na 125%. Tego nie chcemy wcale, chociaż my w sumie tego i tak nie produkujemy. I wędki, dobra, dajmy 150% i niech oni to tutaj produkują. Natomiast tutaj już łuków produkować nie musimy dzięki temu. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, że oni już to zbudowali. Okej, i zobaczcie. I mamy. Moglibyśmy w sumie nie robić tych, przejść od razu do ery brązu, jakby pominąć ten etap, ale nas na to nie stać. 20 punktów, aby przejść do epoki brązu. Myślę, że sobie pozbieram te punkty i zanim właśnie przejdę do tworzenia tych narzędzi, to chciałbym po prostu od razu przeskoczyć do nich. Ktoś umarł z głodu. No ciekawe, skoro mamy taką dobrą sytuację, jak to się stało? Nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie gdzieś pobiegł daleko i nie zdążył wrócić do domu na czas. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj w pobliżu, powiedzmy, jakieś krowy się nie wałęsają, aby je złapać, ale wyglądałoby na to, że nie. Tu są lwy, wilki, raczej, okej. W ogóle strasznie pusto tu, jeżeli chodzi o zwierzęta, zobaczcie. Nic nie ma. Praktycznie pustka. Nie wiem, czy to może dlatego, że jest zima obecnie, czy to ma jakieś znaczenie w tej grze, ale zimą chyba jakoś tak mniej tych zwierząt się pojawia. Czy to są krowy? Unseen bizon. Okej, no te bizony to mnie nie urządzają, bo ich się nie da złapać. Czy tutaj są krowy? No także są bizony, niestety. I to też nie jest krowa. No także wygląda na to, że tych krów tutaj chyba, o, są krowy, ale właściwie to jest jedna dorosła, a nie mamy żadnej młodej i mamy bandytów. Okej, wiemy już, że zbliżają się do nas bandyci w jakiejś większej ilości, nie, chyba pięciu tylko. Także nie jest źle. Odkryliśmy ich zanim jeszcze zdążyła pojawić się informacja, także super sprawa. Tu mamy dziki, mamy lwy, aha, tam jest już koniec mapy. Wyglądałoby na to, że nie ma żadnych krów tutaj w tej grze, na tej mapie. Na chwilę obecną, oczywiście, bo one tam z czasem chyba się spawnują te zwierzęta i odnawiają. No inaczej już prawdopodobnie byśmy tutaj wszystko wyłowili, chociaż w sumie ta mapa jest duża, to może tak to działa, że jak wszystkie zwierzęta wyłowimy, to potem już ich nie ma. O! Nie, to są bizony, wciąż bizony. Wiecie, ja szukam tych żółtych zwierząt, bo wiem, że te krowy są oznaczone na żółto. Jako średnie zagrożenie one stanowią. Te dorosłe to one stanowią duże zagrożenie, dlatego są na czerwono. Natomiast te młodsze to one są na żółto, ponieważ aż tak groźne dla nas nie są. No i wygląda na to, że niestety na tą chwilę nie złapiemy więcej krów, ale mamy ich 5, także musiały się rozmnożyć, więc może jest jakaś szansa na to większa, że po prostu one nam nie wyginą, zanim my zdążymy je rozmnożyć. Starvation. Tutaj we wiosce umarł ze starvation, no proszę was. Przecież to jest jakaś bzdura totalna, jak to się niby stało? Widzę, że sztuczna inteligencja w tej grze jednak nieco zawodzi. Fishing rod. Okej, no niech to się nam robi tutaj wszystko. Tych linen, tego wszystkiego, no to zobaczcie, jakie mamy ogromne zapasy, jeżeli o to chodzi. No to włókiennictwo moglibyśmy sobie tak naprawdę na tą chwilę już darować. Po prostu tego pola na razie nie uprawiać przez jakiś dłuższy czas i nic by się nie stało. No ale skoro już robimy to, niech jest. Tutaj się nie będę jakoś nad tym zastanawiał. Po prostu najwyżej będziemy to sprzedawać u handlarzy w razie czego. Widzę, oni tu budują kolejną wieżę, może zdążą nawet przed przybyciem tamtych barbarzyńców. Chociaż oni byli bardzo, bardzo daleko, zanim tutaj dojdą, to prawdopodobnie minie kupa czasu. Widzę, już nie ma ziarna. I one tutaj. Okej, no właśnie, nie mamy trawy, aby nakarmić zwierzęta. I oni je teraz karmią ziarnem. No dobra, no niech karmią ziarnem. Tego ziarna tu leży dużo. Okej. Ale dlaczego na przykład on nie biegnie?
Ale słabo, dobra, zaczął biec. No, nie dość, że po prostu nie mamy ziarna z jakiegoś powodu, znaczy ziarno mamy, ale dlaczego tej trawy nie mamy w takich ilościach? Przez to nie możemy budować, bo oni a w tyle po prostu tego używali do budowy? A więc mamy tutaj linę, okej, ta lina tak śmiesznie wygląda. I zamknijmy bramy. Ha, ten piesek nam... Dlaczego oni wyleźli zanim zdążyliśmy zamknąć bramę? O nie, no to było... To było głupie. Ale tylko dog nam jeden umarł, na szczęście. Będę musiał te bramy chyba nieco szybciej zamykać na przyszłość, aby oni po prostu nie zdążyli wyjść do ataku, zanim się zamkną. I tutaj prawdopodobnie będę musiał postawić kolejną wieżę. Znaczy, tutaj to na pewno będę musiał postawić wieżę, ale chciałbym tą wieżę postawić może tu. Tak, jeszcze tutaj postawimy. Aha, bizony. Upolujcie te bizony sobie, niech są. Old Age. Aha, jakąś chorobę tam umarł. No i mamy handlarza. O, kolejna technologia. Fajnie byłoby ją sobie odblokować, to na pewno. Także on ma małą prowizję, więc za 325, no to spokojnie jesteśmy w stanie sobie to kupić. Powiedzmy, sprzedajmy tego w takiej ilości. To możemy posprzedawać, to widzę jest warte 1 w tej chwili, także to posprzedajmy po prostu, bo i tak już nie jest nam do niczego potrzebne. Wędki są aż po 15, zobaczcie, droga rzecz, szczerze mówiąc. To jest tanie w produkcji, z tego co widziałem, więc może to sprzedajmy. 40 kości mamy. Mamy 40 kości, także tutaj może też sprzedajmy tego linen trochę. Mamy już 220 i zresztą dobimy tymi harpunami, czyli tradycyjnym moim surowcem, jeżeli chodzi o sprzedaż. Nie wiem, czym się różni to raj od pozostałych zbóż, ale pewnie też tam jakieś bonusy daje. No mi najbardziej oczywiście odpowiada barley, z tego względu, że tylko i wyłącznie barley daje podwójny jakby szansę na podwójny drop ze siana. A oczywiście tego siana nam co chwilę brakuje i na zimę nie do końca starczy, muszą karmić te zwierzęta ziarnem. Oczywiście dobrze, że jest to możliwe, ale to siano także jest potrzebne na budowę, co jest już trochę gorsze, ponieważ go nam ciągle brakuje i nie możemy się rozwijać. Tutaj ten kamień mnie strasznie denerwuje, ponieważ go nikt nie wydobywa stąd, a on mi przeszkadza i nie mogę zbudować palisady, tak samo ten megalit. Ten megalit możemy już zaznaczyć do wydobycia i przygotować osadników do tego, aby go stamtąd zabrać. I gdzieś postawimy sobie w późniejszym etapie jakąś strukturę do modułów dla naszych osadników, co także zwiększy nasz prestiż. Nieco tu mamy drugi megalit, także super sprawa, już mamy dwa, a jest chyba potrzebne 6 na ten Stone Age, także myślę, że bez problemu gdzieś tutaj w pobliżu te 6 megalitów się uda nam znaleźć. Mamy 17 punktów nauki, no jest to za mało, aby awansować do następnej epoki, więc może dobrym pomysłem byłoby jednak tutaj zacząć robić te lepsze narzędzia, ale chyba, nie wiem, chyba sobie naprawdę odpuszczę, wiecie, jakoś nie czuję tej potrzeby takiej, aby te narzędzia były tutaj konieczne w tym momencie dla nas. Więc postanowiłem, że w sumie to nie będę ich robił. Okej, tu widzę, patyki się powoli kończą, ale tutaj mamy tych patyków dużo. Okej, oni sobie tu poradzili z tym pizonem, już myślałem, że znowu ktoś umrze czasami. Czy mamy wyznaczone miejsce wycinki lasu? Tutaj mamy. Tylko że tam to już tego lasu praktycznie nie ma. Stąd zbieramy taninę. Okej, tutaj mamy te drzewka, ten sad. Go się chyba nie da ślinać, tak myślę, że tu nie ma sensu nawet próbować tego stawiać, bo go nie wytniemy, ale tutaj możemy ustawić właśnie miejsce wycinki lasu. Dajmy na to dwóch osadników, powiedzmy. I trzeba będzie się zastanowić niedługo nad tym, skąd pobierać drzewa, bo tu już w okolicy powoli się kończą. Wygląda na to, że one odrastają, ale bardzo powoli i jest mało nowych sadzonych po prostu. Nie wiem, od czego to zależy, czy one się gdzieś tutaj zasadzą, czy nie, ale widzę, że jest to naprawdę powolny proces. Także trzeba oszczędzać. Tutaj widzę, że mamy problem właśnie z tym sianem, aby cokolwiek wybudować.
Co oczywiście nie jest dobre. Tutaj ktoś musi to naprawić, także nie może tego naprawić, ponieważ nie mamy siana. Copper ore, ok. My tego w ogóle nie przetapiamy. Znaczy przetapiamy to na sztabki, ale nic z tym dalej nie robimy. 100 skór udało nam się wydobyć. Tutaj mamy priorytet, tutaj także mamy priorytet. Więc oni powinni to bez problemu robić. My łuków mamy 45, czyli ok, zdecydowanie za dużo. Tych sledży mamy na tą chwilę 29, więc no zdecydowanie za mało i znowu się jakieś zepsuły, ale tych owiec, 6 owiec się urodziło, zobaczcie. I dwie kozy, no to mamy tutaj, widzę, rozwój niezły, jeżeli o to chodzi. Może zlecę produkcję tego, ponieważ tych kości to my mamy mnóstwo i za bardzo nie wiem, co z nimi robić nawet na ten moment, dlatego będziemy po prostu przerabiać je na harpuny i sprzedawać. Tutaj gdzieś zleciłem jeszcze budowę tej wieży, ona tu jest, ok. Także no musimy czekać na zbiory i zastanowić się nad uprawą kolejnego pola, tylko że aby uprawiać kolejne pole, ja bym musiał mieć więcej mieszkańców. A problem z tym, że oni jakoś niespecjalnie chcą się rozmnożyć do większej ilości, pomimo tego, że mamy odpowiednią ilość domu. Zbudujmy może jeszcze jeden dom, to ich bardziej jakoś zachęci do tego. Ale nie wiem, okej, on dla nas nic nie ma ciekawego, pewnie dlatego, że już wszystkie technologie mamy odblokowane, nie. Domki domestication mógłby dla nas mieć, ale nie wiem. Także być może sobie tą technologię kupimy w przyszłości także. No ale na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Co to tu leży? Copper Spear, okej. To prawdopodobnie z tych bandytów wypadło. Ale dlaczego tego nikt nie zebrał? Ciekawe. No przydałoby się nam na pewno. Zdecydowanie lepsza, mam tylko jedną. Zdecydowanie lepsza od tych naszych. Tak mi się wydaje przynajmniej, że one są lepsze od tych flintowych. Tego flinta mamy mało też swoją drogą. Ale to chyba nie należy się tym jakoś mocno przejmować, myślę. Bo ja tam te kopalnie zbudowałem i tu chyba... No, jeszcze tego flintu jest, także tutaj się nie muszę przejmować zupełnie tym. No i okej, widzę tutaj wszystko jest stabilne jak na tą chwilę. I po prostu brakuje tylko i wyłącznie tego siana. Wiecie co? Myślę, że... Myślę, że to pole stąd będę mógł spokojnie zniszczyć w przyszłym roku i zamiast linen posadzimy tu sobie właśnie kolejne pole ze zbożem. Ponieważ z tym mamy większy problem, a to linen nie jest nam potrzebne, oni i tak tego nie robią. No tutaj to przerabiają na te płótna i tak dalej. Mają limity 20, ok. I tutaj tych wędek tak średnio je robią te wędki. Nie wiem dlaczego nie robią tych sledzy. Chociaż nie, okej, widzę, że się robią. O! Skończyło się. O, mamy krowy. Złapmy je. Ale się fajnie trafiło, że akurat tutaj zerknąłem. No niby tylko dwie, ale zawsze lepsze to niż nic. I tutaj trzecia. To mamy trzy krowy do złapania. No ale mamy problem właśnie z tym, że zniknęło ten źródło naszej rudy. I w pobliżu nigdzie nie bardzo widzę. To jest iron, to jest iron. O, jest copper ore. Ale szybko ona się wykończyła, szczerze mówiąc. Bardzo szybko nawet. Przecież my nic z tego nie zrobiliśmy, tak naprawdę. Dziwna sprawa, wiecie, bo my no do niczego nie użyliśmy, zrobiliśmy 10 sztabek i już cała kopalnia? No trochę to dziwne. 15 tam tylko było? Niemożliwe, ile... Ile jest w takiej kopalni właściwie? Jak to sprawdzić? Teraz już chyba się nie da, jak ja tu postawiłem. O, dało się. 15, aha, no to by się zgadzało w takim razie. No myślałem, że tego więcej tam jest, a więc... No z tymi narzędziami to widzę trzeba ostrożnie jednak, bo one są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o produkcję, w sensie tego surowca jest mało. I warto by było zastanowić się nad tym, czy tego nie kupować.
ponieważ handlarz regularnie przybywał właśnie z rudą, ale ja nigdy jej nie kupowałem, myśląc, że po prostu ona jest dosyć powszechna i w dużych ilościach, a tu się okazuje, że niekoniecznie. Okej, te widzę, że te sledże, one się szybciej psują, niż oni są w stanie je budować. I to tylko i wyłącznie dlatego, że nikt tych skór nie przerabia z jakiegoś powodu. Zobaczcie, no to jest ustawione na priorytet, a tu nigdy nikt się tym czymś nie zajmuje. Teraz to widzę, że dlatego, że nie mamy taniny. Może ja wyznaczę kolejne miejsce wydobycia taniny, bo oni chyba po prostu mają za mało. Mają za mało miejsc, w których mogą to pozyskiwać. Ok, weźcie tam, upolujcie to. No i tutaj chciałem oczywiście to pole usunąć i postawić barley. Nie, nie emmer, ale barley. Dobra, i wysoki priorytet. No i mamy... Tak, zwiększyła się ilość mieszkańców, super. Ancient Bison nas atakuje. Jak tu pierwsza struktura kopalnia? Aha, zobaczcie. Ja tutaj wtedy nie zbudowałem kopalni nawet. Ja to po prostu wydobywałem bez kopalni. A to słabo troszkę, bo ja tutaj chyba zmarnowałem przez to trochę tej miedzi. Chyba zmarnowałem to, ponieważ tak by wydobyli jeszcze 15, a potem chyba plus 65. Chyba, że to jest 15 plus 50, no nie wiem. Może się nie zmarnowało, okej. Okay. Ale dobrze wiedzieć, że tam jednak więcej jest tej rudy. No zdecydowanie, już się trochę martwiłem o to, szczerze mówiąc. Ale w tej sytuacji mogę być bardziej spokojny. Okej, no nasze magazyny tutaj są pełne, obfitujemy bardzo dobrze, tutaj nie mamy się nad czym zastanawiać. O, widzę, że oni tutaj zbudowali ten megalit, znaczy go wydobyli, możemy go przygotować do transportu. I to też zrobimy, ponieważ muszę go stąd jak najszybciej zabrać, tak samo ten kamień musiałbym stąd jak najszybciej zabrać. Niech oni go wydobywają czym prędzej, tam 20, a w końcu no trochę to zajmie zanim oni to wydobędą. Tym bardziej, że my go chyba do niczego nie używamy. O! No i mamy technologię. Technologię udomawiania osłów. Także super sprawa. Posprzedawajmy to. Może łuki? Nie, łuki nie. Sprzedam wędki, a resztę dobiję oczywiście tradycyjnie harpunami. Także mamy kolejną technologię kupioną od handlarza, co jest oczywiście świetną sprawą. No i będziemy mogli potem odblokować the wheel, czyli będziemy mogli robić kart, czyli te wozy z kołami. O, coś takiego właśnie jak tutaj. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo do tego momentu jeszcze w tej grze nie doszedłem nigdy. Także jestem ciekawy, i czy mieszkańcy w ogóle będą tego używać do transportu takiego zwykłego, czy to służy tylko może do handlu jakoś? No zobaczymy. Na pewno coś takiego zrobię. Będziemy potrzebować do tego osła. Tylko że my mamy 3 stodoły i wszystkie 3 stodoły są zajęte. Mamy problem z sianem, a więc na osły po prostu nas nie stać na ten moment. Dlatego zastanawiam się nad zmniejszeniem limitu kóz. I wiecie co? Wydaje mi się, że ja te kozy po prostu całkowicie wymorduję. One mi są niepotrzebne, skoro mamy owce, mamy krowy. Ach, krowy są ustawione na bez limitu, to także jest niedobrze, oczywiście na 10. I osły także dajmy na 10. Niech jest 10 osłów. I te osły, one tutaj gdzieś jakiś czas temu biegały. Teraz prawdopodobnie jak na złość nie będziemy w stanie ich w żaden sposób znaleźć. Okej, wiem, że nie mamy trawy. Może poczekamy do lata, one chyba latem bardziej się tutaj spawnują w tych okolicach. Zresztą tych osłów to on, wiesz, no nigdy tutaj jakoś nie brakowało. Zawsze co chwilę się tam gdzieś widywało w większych ilościach. No i mamy. Chociaż nie, to są dzikie konie.
A dzikich koni my jeszcze nie potrafimy niestety udomowić. Tylko i wyłącznie osły. O, i tutaj są osły. Young male. O, young female. I young female. Super sprawa, mamy trzy osły. Śmiem wątpić, że one się rozmnożą do takiego stopnia, abyśmy nie musieli się martwić o ich przyszłość. Ale później pewnie i tak odblokujemy konie i zajmiemy się hodowlą tych koni, a te osły także tam gdzieś wymordujemy, bo one nie będą nam potrzebne. Także dobra, wymordujmy te kozy, bo one są dla nas niekorzystne po prostu w tym momencie. Krowy dają więcej skór, dają więcej mięsa, więc jest to bardziej owocne, aby je tutaj hodować niż kozy. I dzięki temu zobaczcie, ile skór mamy teraz. Ruszy się może trochę produkcja tych sledży. Chociaż ja widzę, że oni tak nie bardzo podchodzą do produkcji tych sledży niestety. No i sledże właśnie, tych sledży. Bo nikt nie robi tych skór z jakiegoś powodu. Ale my chyba nie mamy aż tak dużego przeciążenia, aby oni po prostu nie mieli kiedy zająć się produkcją tych skór. Nie wiem naprawdę o co chodzi z tymi skórami, ale z nimi zawsze jest problem w tej grze. Ich zawsze w małej ilości. Ach, teraz wszystkie suszarki są zapełnione, bo my pomordowaliśmy te zwierzęta i prawdopodobnie zabraknie mi teraz miejsca w granary przez to, dlatego ja zbuduję. Buduję gdzieś jeszcze jedno. Zastanówmy się, gdzie by to postawić, aby miał jakoś sens, powiedzmy. Takie osady z jakimś większym sensem budowane raczej nie były. Także to raczej było tak stawiane, aby po prostu gdzie im pasowało. Przynajmniej tak myślę, no nie wiem jak to tak naprawdę wyglądało, nigdy się tym nie interesowałem. Ale raczej wątpię, że jakoś logicznie to było wszystko umieszczane, chociaż mogę się tutaj oczywiście bardzo mylić. Mamy kolejną technologię, nie mamy kolejnej technologii. No i nic nie kupujemy w takim razie, on dla nas nic przydatnego nie ma. Więc zostawmy to. Mamy 22 punkty, przechodzimy do epoki brązu. Także super sprawa, mamy brąz. I teraz tak, co jest potrzebne do robienia narzędzi z brązu? No oczywiście brąz, ale co jest potrzebne do brązu? Chyba musimy tą cynę jeszcze tutaj powydobywać, znaczy to na pewno. Tak, dwie rudy miedzi, jedna i dwa węgla. Okej, to jest bardzo drogie. Nie będziemy już robić koper, będziemy robić tylko brąz. Nie, a koper nam jest niepotrzebny, czyli ta miedź, sztabki miedzi. Czyli musimy znaleźć cynę. Gdzieś cynę kiedyś widziałem tutaj w okolicy. Flint mine. To jest... Co to jest? A, to jest megalit. O! Nie, to jest tylko koper. Tu jest. To jest chyba. Tak, tin ore. Tutaj musimy zbudować tin mine. Super sprawa. Mamy już kopalnie tutaj na najwyższym poziomie, widzę. Metal Smith. Czy to jest to tutaj? To jest Metal Smith? Tak. A więc nie to, a to Bronze Spear, Bronze Knife, Bronze Axe i to wszystko będziemy tutaj robić. Bronze Spear oczywiście, tu mamy te limity ustawione, tak jak to było poprzednio. Chociaż widzę, że Sickle Picks. Czy my możemy robić tak? Możemy robić cykl oraz pix, ale nie możemy robić mieczy. Chyba nie mamy jeszcze odblokowanej odpowiedniej technologii. A więc skoro tak, to tych narzędzi flintowych już nie będziemy produkować. Także ten budynek tak naprawdę przestaje mieć dla nas zastosowanie już w tym momencie, poza tym, że robimy te harpuny z kości. No i to musimy sobie zostawić, ponieważ tutaj, w tym lepszym warsztacie, ta technologia kości jakby całkowicie przepadła. O, tutaj, my nie możemy ich produkować. A więc no, on musi na razie tutaj stać i te harpuny są naszym podstawowym surowcem, jeżeli chodzi o handel, więc nie mogę się tego na razie pozbyć. Tutaj pobudujemy sobie. Widzę, że
Słabo z ziarnem stoimy. Szczerze mówiąc, 1000 patyków już zdobyliśmy. Słabo z ziarnem, słabo z sianem stoimy. Tutaj dobudowałem to dodatkowe pole, ale jakoś nie widzę specjalnie efektu. Może jeszcze więcej gdzieś tego pola, tylko gdzie ja mam je posadzić? Może tu? No tutaj widzę, tak nie bardzo się da. Okej, posadźmy tutaj. Chociaż oni już chyba nie zdążą tego w tym roku zasadzić, ale na przyszły może będzie. Chociaż coś tu może jeszcze posadzą. Tak, coś tu jeszcze zdążą posadzić. Także może tam parę tych poletek wyrośnie. No i tutaj oni zbierają te owoce, widzę. No, z żywnością my stoimy naprawdę dobrze, także szczerze mówiąc, no to jest takie na wyrost, wiecie, bo totalnie nie jest mi to do niczego potrzebne, ale niech jest. Chociaż z tym ziarnem coraz gorzej, nie? Mięsa to mamy faktycznie dużo, tutaj tym się nie musimy przejmować. Ta hodowla zwierząt działa i działa bardzo dobrze na ten moment. Co to? Krowy tu poprzybiegały. Przydałoby się więcej osłów, co prawda, ale to myślę, gdzieś tutaj uda się ją zdobyć. Chociaż na tą chwilę to tak średnio widać, aby jakieś tu się pojawiały w okolicy. Za to pełno jest teraz krów i tego wszystkiego. A jak były potrzebne, to oczywiście się nie dało ich znaleźć. No tak to zawsze jest. No trudno. Może gdzieś tam przy okazji kiedyś się pojawią. Tak samo dzikich koni już nie widać. Okej, tam dobra, nie będę jakoś tam specjalnie ich teraz poszukiwał, tym bardziej, że jeszcze z tych osłów i tak na ten moment nie jesteśmy w stanie nic robić. Nie jesteśmy w stanie wozów produkować do nich. Zobaczcie, ile tych zwierząt tu biega. No i myślę, że powoli dobiegamy do końca. Zobaczcie, tutaj zostało już nam bardzo niewiele technologii. Iron Age i to jest koniec gry tak naprawdę. Potem już nie będziemy mieli co odblokowywać. Oczywiście ja tu postaram się tą osadę jakoś fajnie rozwinąć, wybudować nawet gdzieś drugą osadę w dalszej części mapy i zobaczyć, jak tu sztuczna inteligencja sobie poradzi z takimi dwoma osadami, bo to mnie bardzo ciekawi. No i mamy właśnie kolejną technologię. Możemy teraz odblokować te wozy, ale możemy też odblokować. Aha, i zobaczcie, będziemy mogli budować ściany, roundhouse i warehouse. Czyli ten jakiś magazyn i lepsze domy, ale możemy też swordmaking odblokować. Dzięki czemu będziemy w stanie robić miecze. No i teraz co lepsze? Wiecie co, myślę, że odblokujmy to. To jest takie podstawowe. No i oczywiście pozwoli nam ulepszyć domy. Także super sprawa. Może ulepszmy już jeden dom. Ale to drogie. Zobaczcie, jakie to drogie w produkcji. W sensie tam kamień, wiecie, to kamień to tam nie szkodzi i drewno i tak dalej, ale chodzi o to, że aż 3 siana potrzebuje. Trader. Może będzie miał siano, o tak swoją drogą. A, niestety nie. Donki, ma osła. Kupić osła? A, dobra, kupię tego osła tam. Czego nie mogę mu sprzedać? Harpunów mogę. One są teraz warte tylko jeden. Ale lipa. Zobaczcie. Straszna lipa. Awansowaliśmy do kolejnej technologii i one straciły już na wartości przez to. Teraz to jest tak naprawdę bezużyteczny szmelc, także jego produkcja nie ma najmniejszego sensu. Tu możemy w takim razie powoli wyprzedać, one też są warte jeden, zobaczcie, te flintowe nawet. Ale lipa. Dobra, będziemy musieli w takim razie tutaj coś innego znaleźć na handel. Kupiłem osła z nadzieją, że on się po prostu rozmnoży prędzej czy później. No, ale tutaj produkcja w takim razie tego jest zbędna. Weźmy to, zrecyklujmy ten cały budynek. Bo wiecie, te kości są warte jeden, przerobione kości na harpuny także są warte jeden, no więc
Nie ma sensu ich robić, bo czy przerobione, czy nie, i tak dostaniemy za nie jeden, więc po prostu totalnie nieopłacalny biznes dla nas, aby coś z tym robić więcej. Aha, myślałem, że się osioł urodził, ale nie. No i tutaj, tak, urosło coś, zobaczcie, coś tu wyrosło. Także oni na pewno jakieś zbiory będą mieli z tego, no i może w tym roku siana nam nie zabraknie. Widzę, że znowu magazyny się pełne porobiły. Okej. Tutaj granary także jest pełne, czyli ten magazyn żywności. Dobra, musimy pobudować więcej magazynów. No i mamy teraz ten, ale aż 8 siana to potrzebuje. A czym to się różni właściwie od tego zwykłego? Aha, one chyba te zasoby w tym magazynie po prostu dłużej wytrzymują się, tak szybko nie psują. Tak by z tego wynikało. No i oczywiście chciałbym to na priorytet, ponieważ my już naprawdę nie mamy gdzie składować rzeczy. Może też dlatego tak produkcja słabo idzie. No i tutaj to granary właśnie, te jest tak słabo. Ale mamy 20 trawy, bo jeszcze zwierzęta nie zdążyły tego nam wszystkiego wyjeść, ale oni tu widzę nawet jeszcze nie zebrali wszystkiego. Zajęli się zupełnie czym innym. Tutaj okej. Tutaj to jest ten. Drzewa nam tu urosły. Ale tutaj mamy ten megalit. Ja bym chciał to drzewo stąd wyciąć, tylko nie mogę w nie trafić niestety przez ten megalit. No trudno. Okej. Wytnijmy te drzewa. Workload is too high. No okej, bo mamy tych pól po prostu za dużo, ale zobacz, 40 trawy. No, super sprawa z tą trawą, także może w tym roku nam starczy, nie będziemy musieli się martwić. Te sledże, one się bardzo szybko psują, zauważyłem. Nie wiem dlaczego. No i chyba może ten magazyn też będzie miał większą pojemność. Zobaczymy, jak go zbudujemy i zastanowimy się, czy nie poulepszać któregoś z tych magazynów. Jeżeli on będzie miał większą pojemność, to na pewno to w tym momencie uczynię. Też pytanie, czy to na przykład nie jest lepszym wyjściem niż to? Może to też chroni żywność właśnie przed starzeniem się. Okej, mamy nowego krówiska gdzieś. No okej, no jest zdecydowanie więcej slotów. Aha, i tutaj po prostu to nie. Czyli to jest slot na żywność, a to jest slot na wszystko. Nowych 6 owiec, zobaczcie. Czyli po prostu to. Cave Lion przestał istnieć, Renifer przestał istnieć i te wielkie jelenie, takie łosie, co to tam jest, też przestały już istnieć, wyginęły po prostu. A nie wiedziałem, że w tej grze aż tak się dzieje, że tak to jest rozbudowane, że te zwierzęta prehistoryczne z czasem po prostu wyginą, ale no dobrze wiedzieć, że tak jest. No i teraz zobaczcie, bo te punkty nauki, które my tutaj mogliśmy sobie zdobyć za polowanie na te zwierzęta, no to już przepadłem, już ich nigdy nie zdobędziemy. No i ciekawe teraz na przykład, czy będziemy w stanie odblokować wszystkie technologie przez to. O, Cave Bear także, Ancient Bison, zobaczcie, te wszystkie zwierzęta wyginęły. No, trochę słabo to wygląda, muszę przyznać, jeżeli o to chodzi, no bo tych punktów nauki już za te gatunki nie zdobędziemy niestety. Niech oni zbudują ten roundhouse i w późniejszym czasie będą musieli także ulepszyć te wszystkie. Tego się chyba już nie będzie dało ulepszyć. Ale oni będą musieli poulepszać te wszystkie domy po kolei. Ponieważ chciałbym, aby ta wioska się po prostu rozrosła, Guard Tower. Tutaj nie mamy odpowiedniej technologii. No ale dobra, to wszystko przyjdzie z czasem. Także no udało nam się przejść do epoki brązu, udało nam się tutaj nieco rozbudować wioskę, mamy już powiedzmy mury obronne praktycznie skończone na ten moment tą zwykłą palisadę. Oczywiście później je przerobimy na mury kamienne. Tak, będzie to dało się w łatwy sposób zrobić. Tutaj oczywiście dokończymy, pobudujemy więcej wież, ale na ten moment wygląda to bardzo nieźle. Także kolejnymi etapami rozbudowy tej osady zajmiemy się już w kolejnych odcinkach. Tymczasem dzięki za uwagę i zapraszam już wkrótce. Cześć!